Sebastian Kachel, Robert Kubica. Panowie, nie wiem co z tą krową, ale wy wiecie, więc powiecie, proszę bardzo. To jest istotny błąd, bo to jest o takiej samej krowie, a nie tej samej. Różnica. Sebastian, zaczynaj. Okej. Wiele razy już rozmawialiśmy, że wykorzystując nasz potencjał, powinniśmy zbudować jakąś wspólną markę, żeby zaoszczędzić na reklamie, żeby zaoszczędzić na kosztach, żeby pokazać nasze środowisko w całej Polsce. I oczywiście, jak to zwykle bywa, dużo się mówi, mało się robi. Natomiast dzięki kolegom z UPC, którzy zmienili na przełomie roku regulamin i dali nam takiego kopa do pracy, zaczęliśmy robić program Zgrana Paczka. Do końca stycznia abonenci UPC mieli prawo wypowiedzieć umowę przez zmianę regulaminu. I my tym projektem Zgrana Paczka chcieliśmy im trochę pomóc. I to był jakby start projektu. Wysłaliśmy mailing do wszystkich, otrzymaliśmy 40 odpowiedzi, do projektu weszło ostatecznie 18 firm i zaczęliśmy robić pewne działania. Już może Robert powie, bo on tu takie fachowe. Jasne, oczywiście. Zaczęliśmy, chcieliśmy pomóc, że tak powiem, uświadomić klientów tego dużego operatora ogólnopolskiego, że w wyniku zmiany regulaminu, który im zaproponuję, będzie mógł im podnosić opłaty abonamentowe bez możliwości zerwania umowy. Natomiast nie chcieliśmy tego robić w sposób taki, że tak powiem, nieetyczny, tak? I raczej akcja miała być akcją w miarę na przyzwoitym poziomie, tak? Więc stwierdziliśmy, że wyprodukujemy nasze media własne i te media nazwaliśmy Zgrana Paczka, bo to jest taki dość uniwersalna domena, którą można dostosować do różnych działań. Nieważne, co z tego wyjdzie, ale zawsze to może być zgrane i w paczce. Zrobiliśmy stronę, prostą stronę landing page'a, zaraz powiem, jaki był z nią problem główny. Zrobiliśmy fanpage'a, tak? Fanpage służy do tego, żebyśmy docierali do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane naszymi usługami. I przeprowadziliśmy akcję w mediach społecznościowych, akcję polegającą na marketingu szeptanym, gdzie nasi konsultanci poprzez różne wpisy na forach internetowych rozmawiali z osobami zainteresowanymi zakupem usług telekomunikacyjnych, internetu, telewizji. No i tyle się stało w pierwszym etapie tego projektu, natomiast troszkę mieliśmy problemów organizacyjnych i troszeczkę nam to wszystko za późno wystartowało, niezgodnie z harmonogramem, który żeśmy rozpoczęli i może dobrze się stało, dlatego że taką najważniejszą rzeczą, którą dostaliśmy z tego projektu, to był feedback, tak? I teraz może Sebastian, ty. No z tym feedbackiem to właśnie było słabo, bo my tylko prosiliśmy operatorów, żeby oni zaznaczyli nam terytorialnie, gdzie działają, tak? Żebyśmy wiedzieli, do kogo te lidy wysyłać. I założenie było takie, że uczestnicy programu otrzymują te lidy za darmo, natomiast ci, którzy nie, sprzedajemy po prostu te lidy. Ale na początku, ponieważ chcieliśmy ten projekt rozkręcić, to stwierdziliśmy, że nie będziemy pobierali pieniądze za te lidy spoza projektów, tylko chcieliśmy tylko jedną rzecz, właśnie chcieliśmy feedback. Chcieliśmy informację, czy wysyłając tego lida doszło do zawarcia umowy, czy nie. Tymczasem okazało się, że te wszystkie lidy wpadały w jakąś czarną dziurę, to znaczy operator mówił, okej, dzięki, fajnie, i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się z tym dzieje. Zupełnie nie wiedzieliśmy, czy doszło do zawarcia umowy, czy ten operator w ogóle zadzwonił do tego abonenta, więc tym feedbackiem to było słabo. W związku z tym stwierdziliśmy, że no to była taka nauka, w sumie robiliśmy to jako na początku pierwsi, więc stwierdziliśmy, że no należy ten projekt zmoderować, zmienić go, bardziej uszczelnić tą komunikację pomiędzy klientem a operatorem. I teraz właśnie chcieliśmy zainaugurować projekt Zgrana Paczka 2.0. To jeszcze może powiem o jednej rzeczy, którą dowiedzieliśmy się właśnie z projektu Zgrana Paczka 1.0. W wyniku rozmów tych naszych konsultantów w mediach społecznościowych z potencjalnymi klientami zainteresowanymi zakupem usług, otrzymaliśmy raport, tak, gdzie były wyraportowane wszystkie te rozmowy, linki do tych wszystkich rozmów. Co się okazało? Okazało się coś bardzo niedobrego dla nas, tak, że osoby, które szukały internetu, niestety szukały go tylko wśród dużych operatorów. Praktycznie się nie zdarzyło, albo się prawie nie zdarzyło, że osoba szukająca internetu rozmawiała o lokalnym operatorze działającym na terenie. To było coś niedobrego, tak? Nie istniejemy jako mali przedsiębiorcy albo prawie nie istniejemy w świadomości Kowalskich i Nowaków jako firmy, które mogą im dostarczyć światłowód.
myślę, że nie jest tak wszędzie, tak? Bo tam, gdzie firmy dbają o swój wizerunek, jest to lepiej. Tak? Natomiast było przeprowadzone bodajże 100 takich rozmów i ten odsetek, że tak powiem, trafnych wskazań naszych firm jako potencjalnych dostawców usług był bardzo niewielki. Dlatego projekt zawiesiliśmy przede wszystkim, bo stwierdziliśmy, że go w tej formie go nie ma z tych paru przyczyn sensu kontynuować. Spotkaliśmy się kilkukrotnie, przegadaliśmy, co możemy zrobić, jak do tego podejść. Stwierdziliśmy, że to jest projekt na tyle newralgiczny, tak, dla nas i trudny do realizacji, że nie będziemy robić jakichś bardzo dużych akcji, żeby wydawać dużo pieniędzy, uruchamiając coś, co może nie wypalić. I stwierdziliśmy, że zmodyfikujemy trochę zasady i ruszymy jeszcze raz. Więc przygotowaliśmy ponownie nasze narzędzia. To zostało nam z tej pierwszej części, czyli ten landing page, ta strona. Został nam ten fanpage. Przygotowaliśmy web chata. Przygotowana jest infolinia. Już infolinia wie, jak ma rozmawiać. Tak? Przygotowaliśmy projekt kampanii w Google AdWords. Tak? Więc komunikat od klienta, który zostanie skierowany z Facebooka na naszą stronę, tak, gdzie dostanie informację o tym, że jest taka oferta, jest to oferta wspólna operatorów, nie przepadnie, tak? Jak ten klient wyjdzie z tej strony, to za jakiś czas będziemy do niego mogli wysłać reklamy, tak, i powiedzieć mu, że hello, dlaczego u nas nie kupiłeś jeszcze usługi, tak? Mamy różne scenariusze działań, tak? O tym opowie Sebastian może. No mamy też w ogóle narzędzie geolokalizacji, czyli mamy takie narzędzie, gdzie operatorzy mogą określać w prosty sposób swój zasięg, gdzie mogą działać, żebyśmy te lidy kierowali do określonego operatora. Dużo, dużo pracy zostało włożone na sam początek, znaczy wszystkie te technikalia, ta strona, landing page i tak dalej. I stwierdziliśmy, że szkoda by było ten potencjał zmarnować, ale widzimy też jedną taką zależność. Jak się nie finansuje tych reklam, od razu jest mniej wejść. Generalnie jest bardzo prosta proporcjonalność od ilości pieniążków wkładanych w kampanię Facebooka czy Google'a do ilości wejść, ponieważ to była taka akcja jednorazowa, która była skierowana w związku z zmianą regulaminu UPC, a widzimy, że mamy już to narzędzie, stwierdziliśmy, że być może po prostu jesteśmy w stanie pociągnąć ten projekt dalej i zrobić go takim projektem, nie takim jednorazowym, ale projektem ciągłym. No ale To niestety wymaga ciągłego finansowania. O tym zaraz jeszcze powiemy, chociaż... Okej, przyspieszamy, tak? Dobrze, to słuchajcie, też będziemy w salonie. Chcemy tylko powiedzieć o finansowaniu, że Innet Group z E-Południem stwierdzili, że przez pół roku będą finansowały ten projekt, czyli przez pół roku zgrana paczka 2.0 będzie działać. Zapraszamy wszystkich operatorów do przystąpienia do tego projektu. Będziecie mieć taki handicap w postaci tego, że przez pół roku nie będziecie musieli za to płacić, a później chcielibyśmy, żeby te opłaty były... No bo ten projekt trzeba finansować, ale żeby te opłaty były przeznaczone bezpośrednio na reklamę na waszych terenach. Okej, przyspieszamy. Przyspieszamy. Nie, te opłaty, cofnij te opłaty. Okej. No. Bo to jest o tym, o czym mówisz. No, tu są jakieś szczegóły, czyli jak my to widzimy. No widzielibyśmy, żeby ten koszt był taki na poziomie 500 zł. Przez te pierwsze pół roku koszty miesięczne tego to jest 7 tysięcy złotych. To się wydaje duża ta kwota, ale to naprawdę, no tu może też Robert opowie, bo on się na tym bardziej zna, skąd się to bierze. Dobra, to ja szybko to podsumuję. Myśmy zrobili jakiś budżet, który jest minimalnym budżetem, który trzeba przeznaczyć na działania reklamowe. Ustaliliśmy, że to jest kwota około 7 tysięcy złotych. Na początku pokryjemy przez pierwsze pół roku to z budżetów Południe i Netu. Inkubujemy ten projekt. Ten projekt w ciągu pół roku żeśmy założyli, że musi zacząć na siebie zarabiać. Kolejna rzecz, to jest budżet na wspólne działania. Tak? Oprócz tego my chcemy zrobić w sposób to taki, żeby ta wspólna marka promowała wasze lokalne marki, tak? Więc to będzie dla firm, które w to wejdą, to będzie bardzo ścisła integracja, tak? I oprócz tego jeszcze mamy przygotowane działania, które mogą być robione już bezpośrednio na zasobach tych firm i dla tych firm na terenach, które uczestników projektu. I wtedy, jeżeli ta firma w to wejdzie i będzie chciała, to taki minimalny budżet, który żeśmy przeznaczyli na reklamy na Facebooku i w Google'ach, w AdWordsach, to jest 400, ale to jest minimalny, bo to wszystko zależy od terenu, tak? Skuteczność zależy, reklamy zależy od tego, ile załadujemy pieniążków na grupę ludzi, tak? Mała firma, wiadomo, działająca na obszarze jednego miasta, to jest mniejszy budżet, a firma działająca na obszarze kilku miast czy powiatów musi zapłacić więcej, ale to rozumiem wszyscy, efekt skali. Generalnie podsumowując, na koniec, bo nas tutaj organizatorzy gonią,
robimy coś, co ma możliwość docelowo wyprodukowania wspólnej oferty, którą my będziemy wszyscy reklamować w mediach ogólnopolskich, tak, żebyśmy zaistnieli jako operator telekomunikacyjny w świadomości Kowalskich Nowaków, po to, żebyśmy mogli konkurować o tego Nowaka i Kowalskiego z dużymi telekomami bezpośrednio na rynkach lokalnych, bezpośrednio w świadomości włodarzy naszych miast, bezpośrednio w administracji rządowej. Nie chcemy tego robić, że tak powiem, z bardzo dużym rozmachem, chcemy robić to małymi krokami, analizując, co idzie nie tak, poprawiając. Zapraszamy wszystkich do tego projektu. Więcej informacji będzie niebawem. Zrobimy po meetingu szkolenie, które będzie dotyczyć całodniowe stricte tego projektu, na które Was zaprosimy. Ja tylko jeszcze powiem, jaki jest roadmap. Myślę, że ruszymy z tym w czerwcu. Po 2 miesiącach chcemy zrobić pierwszą ewaluację, po kolejnych 2 miesiącach kolejną ewaluację i po 6 miesiącach stwierdzimy, czy projekt się udał, czy nie. Jeśli się udał, to powinien się już sam finansować, jeśli się nie udał, no to zastanawiamy się, co robimy dalej, czy zmniejszamy skalę, czy go w ogóle kładziemy, ten projekt. Wszystko zależy od skali. Zachęcam gorąco, bo tak jak mówię, pierwsze 5 miesiąca macie sponsorowane, więc tak naprawdę nic nie tracicie, a możecie tylko wnieść do tego projektu. A ja wam obiecuję jedną rzecz. Do tej pory projekt był troszeczkę schowany z tyłu, dlatego że uznaliśmy, że to jest pewien poligon i nie chcieliśmy was jak gdyby zachęcać do czegoś, czego nie byliśmy do końca pewni. Przetestowaliśmy to na własnych organizmach, na organizmach naszych kolegów. Od dzisiaj będziemy spamować, czyli jak wrócimy po konferencji, będziemy już was informować o tym, co chłopaki tam dłubią na zapleczu, bo dłubią naprawdę fajne rzeczy. Może nie zabrzmiało to bardzo dumnie, ale może to być naprawdę rewolucyjny projekt dla naszych małych i średnich operatorów.